Cześć wszystkim, to znowu my. Jesteśmy już po przeprowadzce. Teraz pokażę Wam nową klatkę świnek, bo jedna z dwóch klatek przy przeprowadzce po prostu się tak pogniotła, tak powyginały się pręty, że nie szło tego zrobić. Świnki mają nową klatkę, nie wiem czy obejmę ją. Klatka ma 150 cm. Są w niej od tygodnia i też troszkę parę zmian zaprowadziliśmy u świnek. Tak, tu jest pięterko, na którym widać dziewczyny sobie leżą. Widać tu Emilkę i Pchełkę. Na pięterku mają dry bed, bo pięterko jest takie z tych kratek. Tu na piętrze mają poidełko. O, Emilka już uciekła. Już Wam otworzę klatkę, żeby Wam pokazać, jak ona wygląda od środka. Tam mają taki, jak mieli stary tunel, tylko że to jest nowy tunel, jeszcze nie zjedzony. Tam jest mostek, który mieli. W komplecie był taki paśnik, ale ja go nie używam, bo dziewczyny za bardzo wyrzucają siano na podłogę. I wszędzie i po prostu jest ciężko z czyszczeniem. Zaraz Wam pokażę inny paśnik, który używamy. Tu jest kuweta, była to kuweta przesiewana, lecz tę kratkę wyjęłam i zostawiłam im taką. Dziewczyny nieraz po prostu śpią w kuwecie. Teraz do trocin dorzucamy im sianko. Tak mieszamy, bo dziewczyny po prostu i tak ściągały sianko na ziemię. Teraz bardzo dużo świeżej trawy dostają, mleczy i innych takich ziółek, które po prostu w Polsce kupuje się suszonych. Tu jest miseczka, jeszcze z pozostałością ze śniadania. Dziewczyny też mają, tutaj zaraz Wam pokażę. Dostają takie stożki. Jest to siano prasowane. Takiego właśnie, pokażę Wam, pchełka się wydurnia, będzie schodzić na dół. Ona tak robi i zamyka, żeby do góry jej Emilka nie wchodziła. Tu za pchełką jest paśnik kulant, to nie jest to duży, jest to ten mniejszy paśnik, ale mają 3 razy dziennie napełnione, więc to im zdecydowanie starcza. I jeszcze tak, tu koło miseczki zawsze kładę im taką kupę siana. Pod balkonem jest, o Jezu, się telefon wypadł. Pod balkonem jest tak, jak widać, o tam jest Emilka. Tutaj schody też są pokryte dry bedem i pod schodami jest tak samo jak tam w kącie, gdzie siedzi Emilka. Dziewczyny nie kłócą się już tak bardzo. Miały teraz wprowadzoną dietę znowu i troszkę mi w końcu schudły. Bo naprawdę ważyły zdecydowanie za dużo. To by było na tyle. Co Wam mogę powiedzieć? Że postaram się, te filmy będą właśnie teraz, będziemy nagrywać częściej, bo też czekaliśmy na przełożenie internetu na nowy dom. Dopiero od dzisiaj mamy sygnał. No, mogę Wam nagrać któregoś dnia, jak zabieram je do ogródka. Na pewno nie będzie to dzisiaj, bo dzisiaj pada. To by było na tyle. Jeszcze na pożegnanie. Emilka, do usłyszenia. Pa.